a wy jeśli chcecie być pozytywni. No i stoimy. Na szybie jest już trochę tych owadów, może bym poszedł je trochę przemył w ten sposób. I co, drabiny rozkłada się w ten sposób, że odpinamy ten pasek i cieszyć się czystymi szybami. Dzisiaj będę sobie testował takie coś, zobaczymy jak to. Mam jeszcze taką piankę do szyb. Chciał, nie chciał, jesteśmy w drodze na pociąg i widzimy się w UK. Ej co, dacho zakończono, zakończone, 2 minuty już pauzy się kręcą. Dojeżdżam do miejsca docelowego, jestem już na miejscu i jestem pod rampą. Teraz tylko czekać, aż te światło w lustrze. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu wraz z Mieczysławem. Właśnie powoli rozpoczynam kolejny dzień pracy. 9 się wykręciła, za parking zapłaciłem, ale za chwilę wam wszystko opowiem co i za ile. No naprawdę powiem wam uczciwie za to. Jakby mogło być inaczej, padła mi bateria w poprzednim ujęciu, ale jest, już odpaliłem drugą i wyjeżdżam, pokażę wam tutaj ten parking. Przede wszystkim opowiem wam trochę o tym parkingu, bo warto tutaj przyjechać, jest bardzo blisko od autostrady, więc korzystanie z niego jest bardzo wygodne, nie trzeba gdzieś tam nie wiadomo gdzie jeździć, że na luzie. Słuchajcie, czekajcie, muszę tylko ogarnąć, w którą stronę jest do wyjazdu. Tam na pewno, tam był wjazd. Przybędziesz na celu 11.48. Lekko w lewo. Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Nie sądzę, żeby był tym samym szlabanem wyjazd, więc patrzę gdzie jest kolejny. A tam jest, dobra, będę musiał takiego obera wykręcić. Dobra, nie widzę. Tutaj widzicie po prawej stronie. Parking, jak widzicie, nawet nie jest w połowie zapełniony. Jest mnóstwo wolnych miejsc. Także, kurde, no jest gdzie parkować. Jest gdzie parkować. Skręć w prawo. Następnie na końcu drogi skręć w prawo. Jest gdzie parkować, także z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. No mówię, tak blisko od autostrady i tak, udogodnienia. Prysznic jest, nawet dwa, tyle że zawsze możecie mieć jakiegoś kompana, bo on nie jest zamykany. Skręć w lewo. Wchodzicie tylko następnie taką, skręć w drugą przecznicę w lewo. Taką bardzo prześwitującą kotarką się zasłaniacie, no i się kąpiecie, tak? Później czekać przed wami wyjście z prysznica, gdzie stoi kolejka. No ale na luzie. Ważne, że gdzieś jest. Ważne, że jest gdzie się umyć. I mało tego, to nie jest tak, że płacicie za parking i jeszcze musicie zapłacić za prysznic i tak dalej. Także, kurde, no co tu narzekać. Jest to jest. Toalety również są. Czysto. Widać, że ktoś tutaj dba. Poza tym też dużo nie ma tutaj kierowców, więc o porządek nie jest jakoś trudno. Nie jest go trudno utrzymać, więc no jest. I słuchajcie, co najlepsze, cena 5,40 zapłaciłem za 9 godzin stania, 5,40. Kurde, nie stałem chyba na tańszym parkingu. Na pewno nie stałem na tańszym, a na pewno nie na tak dobrym, jeśli chodzi o za taką cenę, nie? Bardzo często jest tak, że płacisz 10-15 euro w Holandii i nie masz nawet prysznica ani toalety. Jest tylko ogrodzony i szlaban. Skręć w prawo. I automat do płacenia. Także naprawdę polecanko, jeśli chodzi o ten parking. Także co, ja rozpoczynam kolejny dzień, kolejnego vloga. Zobaczymy, co dzisiejszy dzień przyniesie. Na pewno przeprawę do UK. Zobaczymy, czy będą kolejki na Eurotunelu. Jakie kolejki, jak długo się zejdzie. No i jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że pozytywnie. A wy, jeśli chcecie być pozytywni w moich filmach, uczestniczyć w tym wszystkim, to
miło mi jest, gdy zostawicie jakąś łapeczkę w górę. To pomaga mi w zasięgach przede wszystkim, ale też dużo motywuje do działania, do lepszego montowania, bycia po prostu lepszym dla tego kanału i tyle. Jeśli możecie, to zostawcie łapę w górę. Dzięki. I chyba dzisiaj ładna pogoda się nam szykuje, proszę Państwa. Słoneczko wyszło, świeci. Nawet cieplutko, 17 stopni ciepła. No, powiem Wam, lubię to. Lubię to. O, tam jakiś, jakaś łajba płynie. Nieźle. Fajnie, fajnie. Co, jedyneczka w stronę Amsterdamu i później kierunek Belgium w stronę Belgii. Belgium. I co? Francja. Francja, Calais. Francja i Calais, Eurotunel, taki jest plan. Na pewno będzie jeszcze 45 po drodze, ale zrobię sobie ją 90 km przed portem, a przed portem tym pływającym, tym portem eurotunelowym, to tam pewnie troszeczkę więcej. Na dzikusie, znacie już to miejsce, pokażę Wam dzisiaj kolejny raz to miejsce. I tak, tam sobie zrobię 45 i pojadę prosto z czystym tachem na przeprawę. Zaczynają się pojawiać znaki na Antwerpie. No i już widzę, co tutaj się dzieje, nie? Na tej Antwerpii. No, postoimy pewnie tam trochę, postoimy. Tak czuję. Tutaj już ostatni szel przed samą granicą z Belgią po prawej stronie. Za chwilę zjadę do Belgium i będę miał zmagania z Antwerpią. No i stoimy. Koreczek. Nawigacja pokazuje 31 minut opóźnienia. Nieźle. A gdzie to jeszcze do tunelu? Tematem do przemyślenia jest jeszcze objazd takimi tunelami, którymi zazwyczaj jeździłem jadąc w tą stronę, dlatego że w tą stronę zazwyczaj były największe korki ze względu na to, że tam przebudowa tej drogi jest spowodowana zwężką, tam do dwóch pasów, jeden idzie w prawo w stronę Brukseli. Tam mocno jest zwężony ten temat. Dlatego bardzo często rezygnowałem z jechania, jeśli jechałem tutaj w stronę Holandii, Antwerpią, w sensie prawą stroną Antwerpii, a teraz jadąc w tą stronę, lewą stroną Antwerpii, tylko robiłem to właśnie takim objazdem, ale jest dużo więcej kilometrów jadąc w tą stronę, no i pokazuje, że tylko 6 minut będzie szybciej. Słabo mnie to trochę przekonuje, 6 minut to nie jest duża różnica, a kilometrów więcej się robi, więc nie robię tego objazdu. Jedź prosto, trzymaj się lewej strony. Tak mi się wydaje, że chyba nie robię. Ja już Wam w sumie od dwóch vlogów mam zamiar pokazać tą drabinę, którą sobie kupiłem już w poprzednim vlogu, o tym wspominałem, w pierwszym vlogu tej trasy Wam wspominałem. No i dzisiaj też myślę, żeby Wam tą drabinę pokazać, co sobie kupiłem do mycia tych szyb, ale chciałbym ją pokazać w praktyce, jak na razie te szyby są w miarę, tak? Nie będę specjalnie je tam, wiecie, wyciągał, a chciałbym Wam pokazać, jak to w praktyce wygląda. Rozłożyć ją, złożyć, pokazać Wam, jak sobie ją opieram. Także no muszę po prostu poczekać, aż te szybki trochę się ufajdolą. Chociaż już ta z przodu trochę się ufajdoliła, ale było gorzej i jakiś czas temu popadało trochę. Tam dosłownie jechałem z 2-3 km w takim deszczu, trochę się wypłukało, więc już jest dużo lepiej. No i tak cały czas nie po drodze mi jest, żeby coś tam
pokazać tę drabinę. Pokażę wam na spokojnie, przyjdzie czas i pora. Jestem już poza Antwerpią, naprawdę już tych kilometrów to zrobiłem dużo więcej. 24 km do pauzy, 45. No i niestety nie dolecę do tego parkingu, na który sobie zakładałem. Skutecznie mnie opóźnił korek w Antwerpii. Prędkość no, nie była zadowalająca i niestety będę musiał stanąć na Jebekkę. Parking, który jest wcześniej o 10 km od parkingu, na którym sobie zakładałem. No i dlatego jestem w stanie dolecieć, 21 km mam do niego. Więc na spokojnie dolecę i sobie tam pauzę zrobię. I przede mną parking Jebekkę. Zjeżdżam i będzie pauzunia. A na dacho 9 minut. Tak na styk, można by powiedzieć. A już nie zdążyłbym do tego. Trzymaj się u lewej strony. Nie zdążyłbym do tego kolejnego parkingu dolecieć, także daję sobie siana. I zrobię tą 45 tutaj. Parking, który jest zamykany na noc. Niestety nie można na nim parkować w nocy. Trochę Lipton. I cyk, elegancka miejscowa dla mnie. Jest i jest. Na szybie jest już trochę tych owadów. Może bym poszedł je trochę przemył. Zobaczymy, jak to wyjdzie i pokażę przy okazji wam tą moją drabinę. Drabina się mieści na spokojnie w paleciarze. W ten sposób. No i po złożeniu ona wygląda mniej więcej tak. Nie jest za duża, że tak powiem, taka lekko ponad kolano. I co, drabiny rozkłada się w ten sposób, że odpinamy ten pasek i proszę bardzo, możemy sobie dostosować wysokość taką, jaką chcemy, oprzeć o cokolwiek, wejść. W tym przypadku można rozłożyć tak, że do wysokości gdzieś tam okna, wejść, umyć szybkę i cieszyć się czystymi szybami, no nie? Dzisiaj będę sobie testował takie coś, zobaczymy, jak to rzeczywiście usuwa owady. To będzie elegancko, drabina, takie coś do mycia i do wycierania na sucho szmatki. Jedziemy z tematem. Szyba umyta kompletnie bez owadów, elegancko. Umyłem jeszcze tą z tej strony, jest dobrze. No i co? Zadowolony jestem, mega. Tamta szyba boczna, prawa, jest już umyta, lusterko tylko jest przetarte, nie myłem go, ale jest w miarę dobrze, tam tylko lekki kurz był. No ale przednia szyba, to jestem mega zadowolony, jest kompletnie czysta, nawet nie ma jednego owada. I dzięki temu płynowi, również dzięki tej drabinie, jest to o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Czyli ten płyn jest w miarę spoko. Powiem wam, że wcześniej testowałem inne płyny, nie wiem, takie zwykłe po prostu do mycia szyb, no i one nie zdawały egzaminu, wiadomo, te komary, one jak są przyschnięte na tych szybach, te muchy, no to po prostu tak się oblepią, że ciężko je czymkolwiek domyć, nawet ludzie na myjkach mają czasami problem je podoczyszczać, trzeba na to włożyć sporo wysiłku i czasu. No a płyn oczywiście się sprawdził, także spoko. Nie pamiętam, ile on kosztował, nie mam zielonego pojęcia. Ale ile by nie kosztował, no to spoko, opłaca się. Mam jeszcze taką piankę do szyb, która podobno usuwa ciężkie zabrudzenia drogowe. Nie wiem, nie testowałem jej jeszcze, ona jest nowa puszka. Jak tylko będzie okazja, to sprawdzę i dam wam znać, czy warto to kupić, czy nie. Te obie rzeczy kupiłem na Świecku, w tym sklepie, tam moto coś tam. Na pewno wiecie, zaraz obok stacji S to jest taki sklep z akcesoriami. I tam te dwa płyny dostałem. Tam też kupiłem takie szmatki do przecierania tych szyb i też się spisują naprawdę spoko. Kawka jest, jest. Mieczysław jest, jest. Elegancko, ale cieplutko, to lubię. Pauza, finish. Można jechać dalej. Kręcić kilometry, cenne kilometry. Kurde, dawno tak czystej szyby nie miałem.
Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem tak czystą szybę. Zazwyczaj tutaj największy brud jest, no bo jak te wycieraczki chodzą, to zostawiają ten brud. A teraz tutaj nawet jest o czysto. W 3 metrach trzymaj się lewej strony. Następnie czy drogą ekspresową. To jest niesamowite. Ale ja pewnie z mojego lenistwa nie będzie to zawsze tak trzymaj czysto. Trzymaj się lewej strony. Następnie pojedź drogą ekspresową. Chociaż będę się starał, żeby faktycznie było czysto. Teraz jak słyszę te owady, które się obijają o szybę, to po prostu... Ach. No ale tutaj naturalna kolej rzeczy. Za chwilę będą takie same jak były. Niestety. Nic na to się poradzę, no ale chociaż trochę czystej szyby. Wiadomo, że lepiej jak jest mało je wyczyścić, niż później jest taka upieprzona szyba, że trzeba je skrobać szpachelką, to wtedy w ogóle jest przekichana sprawa. Najlepiej wziąć się za robotę w miarę wcześnie. Dlatego myślę, że regularność tutaj czyszczenia tej szyby będzie skutkowała przyjemniejszym czyszczeniem niż zasyfiono i kompletnie, nie? Nie no, jaram się. Jaram się naprawdę. Drabina się przydaje w 100%, jak ktoś jeździ chłodnią. Bo wiadomo, że jak ktoś tam jeździ plandeką, to tych drabin ma, no bo tam czasami trzeba jakiś pas wyżej przerzucić, coś tam. No drabiny się przydają ogólnie przy plandekach, ale przy chłodniach one są bezużyteczne, jeśli chodzi o użytkowanie naczepy. Tam nic nie wspinasz się, żeby coś tam zabezpieczyć czy coś. Więc jednak taka drabinka się przydaje i myślę, że warto. Taka drabina teleskopowa, która się zwija do takiej mniejszej, nie zajmuje miejsca dużo. W paleciarze ona siedzi w takim miejscu, że nic tam więcej nie trzymam oprócz niej po prostu. I tyle. Przydaje się, spoko. Widziałem, że kierowcy mają też takie drabiny, po prostu jedną część z takiej rozsuwanej panelowo drabiny. Ale stwierdziłem, że ta teleskopowa będzie jeszcze mniej miejsca zajmowała i będzie prostsza w użytkowaniu i może bardziej taka kompatybilna, bo można sobie ustawić wysokość, jaką się chce, a na przykład przy myciu tych szyb ma to znaczenie, dlatego że odsuwanie jej dołem dalej nie ma sensu, a po prostu daje sobie stopień niżej i wtedy w idealnym miejscu opieram tą drabinę, nie pozostawiając śladów na karoserii, a jeszcze dodatkowo zabezpieczę sobie takim filcem, po prostu nakleję go. Są takie kwadraciki, które zabezpiecza się jakiś stołek czy mebel po prostu, na którym się siada, często się go przesuwa. I żeby na przykład nie rysować paneli, to właśnie zakłada się takie coś, podkleja się pod stopki, no nie wiem, krzesełka i wtedy się nie rysuje i takie coś sobie właśnie podkleję pod te oparcie drabiny, tam gdzie się ta drabina opiera o coś, wtedy już na pewno nic nie będzie rysowało i to jest idealne urządzenie. Kurde, no cieszę się, że kupiłem tą drabinę. Jestem już na ostatniej prostej przed Francją. Właśnie nawigacja pokazuje mi, że 8 minut korka jest na granicy. Jak zwykle zresztą. Ach, zwężka. Zwężka, która jest zrobiona przejazd przez parking. Prawdopodobnie tam się nic nie dzieje, tylko po prostu trzeba przejechać przez parking i tyle. Taka sytuacja. Oto cały korek i powód korka. Zwężka. Zwężka, na której kompletnie nic się nie dzieje. Nic kompletnie. Zero. Nul. Nie ma nic. A jest zrobiona tylko po to, żeby stracić czas. Świetnie, nie? Jesteśmy na ostatniej prostej przed Eurotunelem. Za chwilę się okaże, jak tam kolejki. Znaczy, że nie ma w ogóle kolejki, no ale wiadomo. Wiadomo, jak jest. Ale
powtórzę to kolejny raz, że jeśli tutaj nie ma kolejki, bo kiedyś się tak zdarzało, że tutaj już stałem, to jest bardzo dobrze. Albo może nie tyle, co bardzo dobrze, co nie jest źle. O, bardzo dobrze by było, gdybym tam wjechał i bez buforów, prosto po bilety. O, marzenie. I tereny Eurotunelu. No tu jakiś Mercedes, co on tam robi? Pauza? Czy się rozkraczył? Może pauza? Tu przy biletach widzę tam za płotem jeszcze w miarę, ale nie wiem, czy tam nie puszczają z buforu. Tak może być, panie Adrianie, drodzy widzowie, że tak może być. Tak, jest bufor. Jest bufor niestety. Jeden? Jest jeden bufor, tak, jest jeden. I w drugim jest jedna rajka, czyli bez problemu. Nie ma lipy, będzie dobrze. Jest godzina 12:40 i dam wam znać, jak będę w rajce na pociąg. Rajka szósta, godzina 13:55. Taka sytuacja. Ogólnie bez kontroli, tylko w tych kolejkach, które się zeszło. Chciał, nie chciał, jesteśmy w drodze na pociąg. Ostatnia prosta przed peronem. Zaraz będzie peron i z peronu do pociągu. Kurde, ale klimacik. Ale mi się to podoba. Lubię to. Kolejeczka. Jeszcze jednych nie wypędzili, już drugich wsadzają. Życie. Życie na Eurotunelu. Jak to mówią, elegancja Francja. A za chwilę będzie elegancja UK. I widzimy się w UK. Jak widać na załączonym obrazku, ruch lewostronny, czyli jedno może to oznaczać. Jesteśmy w UK. Tak jest. Jestem już w Anglii, słuchajcie. Jadę prosto w stronę rozładunku. Mam 3:53 na tacho do pauzy 9 godzin. No właśnie. Dostawa na rano na godzinę 9. Na 9 mam być na miejscu. Czy to się da? Czy to się da? I to oto jest pytanie. No może się da, no w sumie trochę godzin jest. Patrząc z perspektywy czasu, jeśli Londyn pójdzie... Trzymaj się prawej strony. Jeśli Londyn pójdzie w miarę sprawnie, w miarę jeśli pójdzie szybko, bez opóźnień, to jest szansa, że faktycznie się wyrobię. Dużo zależy właśnie od tej drogi. Parking na pewno gdzieś za Londynem, no wiadomo, że muszę wyjechać te 3:52 już, żeby stanąć i jak najszybciej zakończyć dzisiaj tacho. W sensie, no, jak najszybciej. Najwięcej wyjechać w tym czasie, co się da, zakończyć tacho i resztę już po pauzie. Chciałbym wyrobić się na ten czas, bo jest fix dostawa. Fix dostawa, która, no powiedzmy sobie uczciwie, jeśli jest fix, to lepiej być chwilę wcześniej i to rozbudować w danej chwili, tak? Już tam nawet dojechać. Dojechać nawet już na daną godzinę, bo spóźnienia mogą kosztować dużo, dużo czasu. Sprawdziłem swój GMR, żadna kontrola nie jest wymagana, więc mogę spokojnie pociskać, nie martwiąc się o to, czy będą mi ściągać, czy nie będą. Wiadomo jak jest, nie? Jakby się tam zaświeciło na tę pomarańczową, to już kolejna strata czasu. A tego nie chcemy. Przynajmniej ja nie chcę. Ostatnio bardzo często widywany widok po prawej stronie z wężki, a na niej ciężarówek. No, jak widać, było kilka, więcej ciężarówek wyjechało w tą stronę, jedziemy w konwoju, ale tutaj po prawej stronie buforu nie ma. Jeśli będzie dalej gdzieś jakiś bufor,
bo może, mogą być kolejne bufory podzielone po prostu na sekcje. To dam wam znać, ale nie zapowiada się, skoro tam nie było ciężarówek, już dalej raczej nie powinno ich być. Możecie zapytać: Adrian, jak tam ten twój Londyn? Idzie czy nie idzie? I już wam pokazuję. No tak jakby słabo. Very, very słabo. Niedobrze. Niedobrze. Jak to mówią, co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Znajdujemy się na autostradzie A1 i za chwilę mam zjazd na parking, dosłownie za 850 metrów. O, nawet już widzę tutaj po lewej stronie drogowskaz na serwis. I tak się to właśnie będzie działo. Zjeżdżam. Za 600 metrów skręć łagodnie w lewo. Zjeżdżam i pauza. O, tam go widać, ale zawalony, ja pierdzielę, ciekawe czy znajdę miejsce. Nieźle. No ale cóż, trzeba to sprawdzić. Skręć łagodnie w lewo. Trzeba to sprawdzić, mam 31 minut na tacho. Także no, ryzykowna sprawa. Za 100 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Pierwszy raz na nim chyba będę stał, tak mi się wydaje, bo nigdy tak nie zjeżdżałem na parking. 164 km do celu. Na jutro do zrobienia. A my za chwilę parkujemy. Taką mam nadzieję. To autostrada A1. A tam parking. Uuu, panie. O dobra, są jakieś, widzę, wolne rajki. Także jesteśmy uratowani, kapitanie. Jesteśmy bezpieczni. Ej co, tacho zakończono, zakończone 2 minuty już pauzy się kręcą, także elegancko. Przede mną widzicie parking, on jest bardzo, bardzo duży, bo sięga aż tam. Tutaj są rajki wyznaczone, gdzie ja stoję dla chłodni. Tam też są rajki takie zwykłe, także miejsce jest naprawdę multum. Jest jakaś restauracja, są pralki, są prysznice, są toalety, jest myjnia. Także jest chyba wszystko, co powinienem tutaj mieć, co potrzebuję. Także spoko, idę za niego zapłacić i pauzuję się do rana. Dzień z tych trzech, które były wcześniej, czyli dwóch vlogów poprzednich, chyba najbardziej udany, taki najlepszy w kilometrach, bo w poniedziałek, jak zaczęliśmy, poniedziałek był słaby bardzo, bo doleciałem tylko do Świecka. Wczoraj te Niemcy strasznie mnie przyblokowały, no i wyszło jak wyszło, tych kilometrów też było bardzo mało. Dzisiaj najlepszy dzień z tych wszystkich. Zobaczymy, co pokaże jutrzejszy dzień, no ale to wy za chwilę zobaczycie, bo widzimy się rano. Dzień dobry państwu o poranku. Nie wiem, czy wy też tak macie, tak jak ja, że jak w nocy dobrze pada, to wam się elegancko śpi. No, mi się spało elegancko, padało dobrze. Nawet czystość szyby jest, także zacinało na szybę. Elegancko, kurde. Słuchajcie, co wyszło? 12 godzin i 9 minut pauzy, także za chwilę startuję. Mam 163 km do celu. Na 9 mamy być już. Tutaj nawigacja pokazuje, że będę na 8.36. Powoli zbieram dupę w troki i myślę o wyjeździe. Pokażę wam jeszcze tutaj ten parking. No tak jak wam wczoraj pokazałem, no nic się za wiele nie zmieniło. Wyjechało kilka ciężarówek. Tutaj te dwie chłodnie obok mnie już wyjechały wcześniej. Tutaj kolega obok mnie stał na ciągłym. Nawet powiem wam, że mi się elegancko przy tej chłodni spało. Jeszcze moja dodatkowo brzęczała i tak no dobrze się spało. Ten deszczyk jeszcze dawał, obijał się o sufit i naprawdę było elegancko, elegancko. To lubię, ale temperaturka spadła dosyć mocno dzisiaj. Nawet w nocy myślałem o jakimś webaście, żeby odpalić, ale jakoś się udało bez. Także spoko. Dobra, ja tutaj nie będę wam się rozgadywał. Po prostu zbieram się. Rozpoczynam tacho i jadę na rozładunek. Zobaczymy, co to dzisiaj dzień pokaże. Po lewej stronie macie restaurację z tego parkingu i nie wiem, jak wam opisać to jedzenie. Naprawdę, kurde, słuchajcie, ja dawno tak dobrego jedzenia nie jadłem. Stek, jaki tutaj robią, to jest po prostu kosmos, nie? No to jest po prostu kosmos. Polecam, cholerę.
Nie dość, że to jest taka restauracja tutaj typowo trackerska, to jeszcze motocyklowa, to jeszcze tutaj ludzi przyjeżdża z zewnątrz po prostu osobówkami, żeby zjeść, bo naprawdę jest sztos jedzenia. Tutaj, słuchajcie, tutaj była kolejka po jedzenie, to się nie zdarza. Metrach, skręć w lewo na rondzie, pierwszy zjazd. To się normalnie nie zdarza. Skręć w lewo na rondzie, pierwszy zjazd. To się normalnie nie zdarza w innych restauracjach, gdzie byłem w Anglii. Wiem, że są restauracje, w których faktycznie też są kolejki, ale w tych, których ja byłem gdzieś przy autostradzie, to się nie zdarza. Nie ma takiej opcji. Zazwyczaj to jest pusto, tam jak ktoś przejdzie, jakiś cień, to tam jest wszystko. A tutaj naprawdę było mnóstwo ludzi. Nawet praktycznie nie mógł gdzie usiąść, ale miejsc siedzących jest w cholerę. Naprawdę smakowało mi tutaj to jedzenie. Kozackie było. Prysznice, woda, w większości truckstopów zdarza się po prostu zimna. Po 300 metrach skręć w prawo na rondzie, drugi zjazd. Przekąpać w zimnej wodzie. A tutaj gorąca, gorąca, słuchajcie. Można sobie naregulować gorącej tak wody, że człowiek aż wyjdzie poparzony. Toalety czyste, zadbane, pachnące, bez smrodu. Co prawda typowo angielskie, tak? Typowo angielskie, no ale jesteśmy w Anglii. Nie ma co tutaj wydziwiać i marudzić, no ale są toalety, jest gdzie pójść się załatwić. Naprawdę elegancko. To mi się, słuchajcie, podoba. To mi się podoba. Dojeżdżam do miejsca docelowego, jest 9.43, w sumie 8.43 tutaj czasu lokalnego. Na 9 miałem być, powiem wam, że był korek po drodze. No i trochę się zeszło, jeszcze przez telefon gadałem, mówię, kurde, nie zdążę. No i tak jest na styk, 8.57 pokazuje nawigacja tutaj. No i kurde, no słabo to widzę. 14 minut, tutaj widzę, że przez te 4 km jakieś światło, jakieś coś, cudowanie. No i niestety spowolnienie duże jest. Ach, kurde. Vlog o korkach i spowolnieniach. Jestem już na miejscu i jestem pod rampą. Zasłoniłem się trochę, bo z lewej strony jest okno od biura i prosto w moje okno zaglądają, więc trochę to niewygodne. Co? Wjechałem 9.01 w bramę. Dokładnie w tą bramę wjechałem i od razu na bramie dostałem numer rampy. Teraz tylko czekać, aż te światło w lusterku zrobi się czerwone, zacznie się rozładunek, później pojawi się zielone, odbieram dokumenty i będzie można lecieć na kolejną robotę. Właśnie słyszycie powiadomienia od kolejnych adresów, gdzie będziemy jechać. Jeśli was to w jakikolwiek sposób interesuje, co będę robił dalej, zachęcam zobaczyć kolejny odcinek. Tego już kończę, widzimy się w kolejnym. Cześć!